Nie tak dawno temu zorganizowałem dla Was ankietę, w której zapytałem Was, który film chcecie obejrzeć jako kolejny. I wygrał E8400. Ci z Was, którzy nie wiedzą, o co chodzi z tym całym E8400 i o co tutaj chodzi, już śpieszę z wytłumaczeniem. Otóż blisko rok temu nagrałem materiał pod tytułem Najlepszy procesor na świecie E8400, że pewien widz przez bite 2 miesiące, podkreślam, bite 2 miesiące, praktycznie codziennie wysyłał mi jakieś wiadomości dotyczące E8400. Jaki to ten E8400 nie jest cudowny, że E8400 da się podkręcić na 4 GHz, że E8400 Wiedźmin 3 4K Ultra HD, E8400 to w ogóle fenoma czterordzeniowego, niszczy we wszystkim, co ludzie kupują inne procesory, skoro każdy mógłby mieć. I ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu film okazał się totalnym hitem. Wszyscy z Was odebrali go mega pozytywnie, śmialiście się z niego, uważaliście go za zabawny. No w sumie jest tam ponad 180 tysięcy wyświetleń. Ale co jeszcze ciekawsze, ten żart, że E8400 najlepszy, wymknął się spoza mojego kanału i tak możemy sobie na przykład zobaczyć jakiś inny losowy film z komputerem. Nie wiem, jak to w ogóle się dokonało, ale to jest jeden z przykładów, a założę się, że gdy poszukacie sobie jakiś inny losowy film na temat procesora albo komputera, który powstał po tamtym filmie, na pewno znajdziecie jakiś komentarz o E8400. I bardzo dobrze. To w końcu najlepszy procesor. Filmik z E8400 z kartą graficzną za 5 koła wygrał. Oczywiście pierwszy komentarz... No tak, zgadzam się. Ja wiem, że my mamy tylko RTX-a 2080 Ti i testujemy ją z procesorem za 12 zł. No i wiem, że E8400 to taka potężna moc i że nic jej nie prześcignie, ale to najlepsze, co miałem pod ręką, więc sprawdzimy. Tak więc w dzisiejszym materiale sprawdzimy sobie wydajność Core Duo E8400 sparowanym z RTX-em 2080 Ti. Zrobimy sobie testy w grach, a potem, uwaga, procesor podkręcimy. Co może być mocniejsze od najmocniejszego procesora? Podkręcony najmocniejszy procesor, przecież to oczywiste, nie? W poprzednim materiale mój widz twierdził, że ten procesor można podkręcić na 4 GHz, ale pff, błagam Was, 4 GHz, oczywiście, że damy radę zrobić więcej, w końcu to najlepszy procesor na świecie, nie? Niemniej jednak, zanim przejdziemy do dalszej części materiału, chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przeze mnie, bo kupiłem lepszą płytę. Właśnie. Tutaj warto odnotować jedną rzecz, że wcześniej poszło w ogóle info, że odcinek jest odwołany, bo RTX nie chciał działać z E8400. RTX wymaga, z tego co ustaliliśmy, najprawdopodobniej PCI Express 2.0. Chipset G41 technicznie rzecz biorąc może wspierać PCI Express 2.0, jednakże ciężko powiedzieć, bo nie jest to w każdej płycie głównej. I akurat w tej płycie głównej, którą ja miałem, było złącze PCI Express 1.1 i najprawdopodobniej dlatego ten RTX nie chciał działać. Z tego co dokopałem się na necie i zobaczyłem na kanale UFD Tech, okazało się, że tak na dobrą sprawę, jeżeli chcemy włożyć RTX-a, to musimy mieć płytę z serwerowym chipsetem. No w każdym razie, tutaj mam płytę na chipsecie X38, nie jest to jakiś najnowszy chipset, bo był jeszcze X48, jednakże płyta, którą mam, to jest po prostu czysty majstersztyk, ponieważ jest to Asus Maximus Extreme. Jest to chyba jedna z najlepszych płyt głównych, jakby najbardziej wypasionych, które można było kupić, ogólnie te wszystkie takie Asusy. Dodatkowo wspiera, uwaga, pamięci DDR3 i jesteśmy w stanie uzyskać tutaj taktowanie nawet rzędu 1800 MHz, więc jak dla soketu 775 to jest totalny overkill. I żeby jeszcze było śmieszniej, to jest jedno z pierwszych urządzeń, które było przez Asusa brandowane tym swoim logiem, którym teraz się posługują, tym Republic of Gamers. To była jedna z pierwszych w ogóle płyt, która była tym sygnowana. I teraz tak, ile dałem za tą płytę? Zdecydowanie za dużo, ponieważ zapłaciłem za cały zestaw, który składał się z tej płyty, tej karty dźwiękowej, procesora Quad 1300 i tego chłodzenia Zalmana, zapłaciłem za ten cały zestaw, uwaga, 290 zł. Uważam, że to jest za dużo.
nie polecam wam raczej kupować takiej płyty. Ja po prostu kupiłem ją tak, no... Po prostu strasznie chciałem zrealizować ten film, bo wydał mi się tak niesamowicie niedorzeczny i naprawdę byłem ciekawy, jak taki E8400 poradzi sobie z takim RTX-em i ciekawy byłem tego całego overclocku, który uda nam się wyciągnąć. No, przynajmniej tak to sobie racjonalizuję. Kto normalny wydaje tyle hajsu na Core to Duo? Okej, moi drodzy, wiem, że teraz wszyscy na to czekacie. Nie przeciągając dalej, sprawdzamy w grach. Okej, zacznijmy sobie pomału od Minecrafta na ustawieniach najwyższych. Tutaj klatki bardzo mocno się wahają, jak widzicie procesor jest dość mocno katowany tutaj. I zwłaszcza gdy doczytuje się świat, po prostu czasami jakieś mamy drobne stutery. Złotówa, który daje 10, za 10 węgla daje emeralda, to jest bardzo dobrze. Okej, jest całkiem nieźle, szczerze mówiąc. Dobra, idziemy dalej. Okej, tutaj mamy Overwatcha na ustawieniach epickich, czyli maksymalnych. Mamy teraz 80 klatek, tak? Sobie wrzucimy render 100%, no bo i tak nasza grafika się nudzi, bo proc ją nekuje. Możemy sobie wrzucić skalowanie 200. O, widzicie, jest dokładnie tyle samo klatek teraz w tym miejscu, po prostu gra się załadowała. Więc możemy grać nawet na skalowaniu grafiki 200%, jak widzicie grafika jest na obciążeniu 60%. Możemy grać w rozdzielczości 4K tak de facto. I mamy 80 klatek w Overwatchu. Okej, ale przy dołączeniu do gry już nie jest tak kolorowo, no te... O matko, to już zdecydowanie nie jest grywalne. O, jejku, co to się dzieje? Co to było w ogóle? What's this? What the hell? FBI. FBI wykryło, że gramy w Overwatcha. Musimy szybko to wyłączyć, bo bana dostanę. FBI, open up! Zanim zaczniemy testy w Fortnite, muszę coś zrobić. Od razu lepiej. No to gramy. Mamy tutaj Fortnite'a na ustawieniach maksymalnych. Lecimy sobie do miasta. O Boże, co tu się dzieje? Nawet nie widzę, co robię. W rakach się załadował. Wow, nawet nie widzę wrogów, bo się nie... No wrogowie się nie ładują, what the hell? O, teraz się dopiero zrespawnował, no co to ma być w ogóle? Fortnite 2 FPS-y... Co tu się dzieje w ogóle? Okej, okay, Wiedźmin 3, Nowigrad, Uber bez Hairworksów i postprocesy wszystkie włączone na wysokie. Nowigrad, ile klatek? Puścimy sobie. No, średnio 17-18 klatek na maksymalnych. Proc oczywiście tutaj nie wyrabia, ale sprawdzimy jeszcze miejsce graficzne. Dokładnie. No jest 30 klatek we wszystkim na Uber. To już jest lepiej, ale liczę na to, że jak wykręcimy proca, będzie jeszcze lepiej. Okej, okay, mamy GTA 5 na ustawieniach praktycznie maksymalnych. O proszę. I z RTX-em działa to o wiele lepiej niż wtedy, jak testowaliśmy z Radeonem. Co prawda jest jakiś dziki stuter. Okej, okay, w tym stanie GTA 5 raczej nie jest zbyt grywalne. Moi drodzy, Quake z Ray Tracingiem akurat działa praktycznie tak samo, bo procesor jest, zobaczcie, nie jest wykorzystywany w 100%, tylko karta graficzna jest, więc tutaj mamy pokazane czarno na białym, jak bardzo Ray Tracing jest wymagający. I na przykład w tytule takim jak Quake RTX, zobaczcie, że bottleneckiem nie jest E8400 i to jest po prostu takie piękniutkie teraz. Ja cię kręcę, normalnie E8400 nie nekuje tego. O matko. O kurczę, no moi drodzy. Zobaczcie, czy jednak E8400 i Ray Tracing, zobaczcie, nie jest bottleneckiem. E8400 jednak nie jest bottleneckiem. Co się dzieje? Dobra, słuchajcie, Shadow of the Tomb Raider sobie darujemy. Gra w menu się załadowała na ustawieniach maksymalnych z ray tracingiem, ale z zegarkiem w ręku to już trwa po prostu 15 minut. Sorry. Okej, okay, na 3 GHz mamy 159 cb. Cóż za miażdżący wynik. No jak sami widzicie, te wyniki nie są wcale jakieś takie mega imponujące. Są na pewno lepsze niż z Radeonem R9290. Ale teraz nadszedł czas. Czas, w którym podkręcimy E8400. Podkręcimy najmocniejszy procesor na świecie.
もう死んでいる。OK, moi drodzy, tak więc finalny wynik. Na ile udało mi się utrzymać stabilny procesor? Nie jest to jakiś rekord świata, jeżeli o to chodzi, ale chciałbym, żebyście najpierw zerknęli na temperatury i taktowanie. No jak sami widzicie, za chłodno to nie jest. Tak więc ustawienia, jakie mam, to mamy tutaj szynę ustawioną na 490 razy mnożnik 9, co daje nam przybliżenie około 4,4 GHz. Mamy napięcie w ogóle procesora ustawione na 1,55 i szczerze mówiąc, to jest raczej max, którego bym nie przekraczał, jeżeli podkręcacie jakiegoś swojego prywatnego Core 2 Duo. Teoretycznie taki E8400 powinien wytrzymać napięcie nawet 1,65, jednakże jak widzieliście po wcześniejszych klipach, ja już dobijałem do tej granicy czasami ponad 90 stopni i niebezpiecznie zbliżałem się czasami do tej setki, więc stwierdziłem, że no, może jednak nie chciałbym spalić proca, więc stwierdziłem, że zostawimy go na takim wyniku z 4,4 GHz. No jest to dość spory overclock, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że bazowo było 3 GHz. Ramy pracują na częstotliwości 1200 MHz. Czemu nie więcej? Szczerze, nie mam zielonego pojęcia. Dałem pamięcią troszeczkę wyższe napięcia. Ogólnie Core 2 Duo było projektowane z myślą o DDR2, więc wydaje mi się, że to taki wynik 1200 i tak to jest całkiem sporo dla takiego procka. No i zobaczcie teraz, jak po overclocku ten komputer sobie radzi. Gdy świat się nie ładuje, to mamy różnie, średnio mamy 114 klatek. Ogólnie wydaje mi się, że świat się nieco szybciej załadował też. Jednak prędkość rdzenia robi swoje. No, wszystko to działa mega dobrze. Świat się doczytuje też bardzo szybko. To jest zdecydowanie więcej klatek. Więc te same ustawienia na Overwatchu, skalowanie grafiki 200%, żeby grafa się troszeczkę pociła. Jak widzicie, już prawie nie nekujemy. No jest też odpowiednio więcej FPS-ów. Wcześniej mieliśmy okolice 80, teraz mamy, tak dobija nam czasami nawet powyżej 100, jak się nie ruszamy. Okej, i tutaj już na normalnej gierce z ludźmi. No jest na pewno lepiej niż było wcześniej, ale myślę, pozostawia to sporo do życzenia. Ale nie jest to zbyt komfortowe. Okej, lecimy po raz kolejny do Gotham. Tu, gdzie byliśmy ostatnio przed OC. O, tutaj jednak overclock troszeczkę dał radę. Oczywiście nie mamy na przykład dalej parasola. A! No! A! Dupa! Ale kurde, teraz przynajmniej Fortnite się ładuje. Jasne, nie jest to jakieś super hiper, wiadomo. Ale przynajmniej teraz nam się ładują budynki. Na 4,4 GHz. No proszę, trzyma te 30 klatek. No nieźle, w miejscu procesorowym. No tak słaby proc. Całkiem nieźle, oczywiście. Wiadomo, trochę chrupnie tu i tam, ale jest zdecydowanie lepiej niż było wcześniej, to... Ej, tutaj już w tym miejscu graficznym to już w ogóle jest kozak. Średnio 45 FPS-ów. Wow. O, ale freeze. Halo. Proszę się, o, odfrizować. Widzę, że tutaj... Niewiele to pomogło i... Co w sumie ciekawe jest to, że procesor nie jest obciążany na maksa. No nie wiem, momentami skacze ten proc na 100%, ale ogólnie no takie doświadczenie to raczej nie jest zbyt grywalne. No niewiele się poprawiło. Okej, no Quake RTX, myślę, nic odkrywczego. Tutaj procesor jest ledwo co używany, więc praktycznie żadnej różnicy nie ma między tym, co było, a jest teraz. No... Więc nie wiem, w sumie odpaliłem to tak tylko po to, żeby wam powiedzieć, że tu raczej nie będzie żadnej różnicy, bo tutaj i tak karta graficzna jest za słaba, tak. Ale Tomb Raider się załadował. Ja cię kręcę, to ma 40 FPS-ów. Mamy Shadow of the Tomb Raider z pełnym ray tracingiem. Ała.
No. Okej, to chyba sobie pograliśmy z tego co widzę. Jak widzicie. Halo. Pani Croft, proszę nie zastygać w miejsc. No nie, ta gra się tak długo ładowała i teraz się jeszcze zawiesiła poważnie. I mamy wynik majestatyczne 223 CB. Oh yeah. No jak widzicie, moi drodzy, jest troszeczkę lepiej. Oczywiście, jak sami widzicie, no większość gier po prostu no nie bardzo da się grać. No. Ja zgodzę się z tym, że E8400 zasadniczo tym bardziej tak podkręcony do jakiegoś takiego podstawowego użytkowania, pokroju przeglądania internetu, grania w jakieś prostsze gry pokroju Minecrafta, LoLa. On naprawdę jeszcze daje radę, tak? Pakować taką grafę do niego to jest po prostu szczyt głupoty i na dobrą sprawę to wystarczy wam przykładowo taki GTX 960 i to wydaje mi się, że w niektórych momentach i tak może być troszeczkę za dużo dla tego procesora, więc jeżeli ktoś z was ma E8400 i szuka jakiejś raczej wyważonej opcji, to chyba celowałbym bardziej w jakiegoś takiego GTX-a 960, no i te gierki zasadniczo będą chodzić bardzo podobnie, no bo i tak nie wykorzystujemy pełnego potencjału tego RTX-a. Ale i tak najśmieszniejsze było to, że oczywiście przez to, że Quake był grą projektowaną tak dawno, a że Ray Tracing sam w sobie bardzo mocno jednak bazuje na GPU, no to można powiedzieć, że w Quake'u RTX bottleneckiem faktycznie nie był E8400, a karta, więc gratuluję wszystkim tym, którzy powiedzieli, że karta będzie bottleneckiem, bo poniekąd w niektórych przypadkach mieliście rację. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS. PS dla wytrwałych. Słuchajcie, wiem, że ostatnio jest troszeczkę mniej filmów u mnie na kanale. Jest to spowodowane pewną rzeczą, o której jeszcze nie chcę mówić, ale wydaje mi się, że warto poczekać i wydaje mi się, że powinniście być z tego zadowoleni. Ale o tym nieco później. Być może niektórzy z was wcześniej już wiedzą, o co chodzi. Wiecie, pozdro dla kumatek z Insta. Dobra, lecę. BIOS!